zawodnicy, szefa publiczności. Rodzic miał piękną kartę w historii polskiej piłki nożnej, a dzisiaj wy zapisujecie piękną kartę w historii rozgrywek piłki nożnej dziewcząt. Witam Was bardzo serdecznie po raz ósmy już na międzynarodowym turnieju halowej piłki nożnej dziewcząt w Królewisku Wielkopolskim. Ósmy międzynarodowy turniej halowej piłki nożnej dziewcząt uważamy za otwarty! Stowarzyszenie Sportowe powstało w 2003 roku i po roku działalności narodziła się taka myśl, aby propagując piłkę nożną dziewcząt, wtedy dziewcząt, dziś już kobiet, zorganizować jakiś turniej, na który by ściągnąć ileś drużyn, żeby przekonało się społeczeństwo, ludzie się przekonali do tego, że dziewczyny też potrafią grać w piłkę nożną, że to nie tylko męski sport. I tak to przekonywanie tych grodziszczan trwa już ładnych parę lat i dzisiaj dobiegł końca 8 międzynarodowy turniej Grodzisk Cup 2012. Na początku to były turnieje jednodniowe, potem dwudniowe, teraz się już rozrosło to do 3 dni, zaczynając od 8-10 drużyn. W tej chwili już ponad 20 drużyn uczestniczy w każdym turnieju, który jest organizowany co rok. Jest to największy halowy turniej piłki nożnej dziewcząt i kobiet w Polsce. Nie ma większego w Polsce. Tylu drużyn, tylu zawodniczek przez tyle dni w żadnym miejscu w kraju nie gra w piłkę. Co w Grodzisku Wielkopolskim? Udało nam się po raz pierwszy zajść tak daleko, bo zajęliśmy 2 miejsce w tym turnieju. Jesteśmy bardzo zadowolone. Cała drużyna dała z siebie wszystko. Jest to na pewno duże wyróżnienie, jak i ogromna motywacja, bo mamy nadzieję, że ten turniej będzie trwał i rozrastał się z roku na rok. Także jesteśmy bardzo zadowolone i przede wszystkim szczęśliwi. Jestem już tu 8 raz i poziom dziewczyn, które grają w piłkę, jest co rok to wyższy. I gramy z roku na rok lepiej. Mam nadzieję, że za rok zagramy jeszcze lepiej i zdobędziemy 1 miejsce. Ja myślę, że powstały jak Feniks z popiołu w tym turnieju. Runda eliminacyjna dość szczęśliwie zakończyła się dla nas na 4 miejscu i powiem tak, że w oczach zawodniczek było widać jakby takie, bym powiedział, lekkie podłamanie po tym, że 4 miejsce, dodatkowa tabela tworzona, bo 3 drużyny zdobyły po 10 punktów i w tej dodatkowej tabeli uzyskaliśmy awans z 4 miejsca. I to wpłynęło, bym powiedział, chyba bardzo mobilizująco, bo nadspodziewanie, bym powiedział, dobrze zagrały mecz półfinałowy z faworytem turnieju, z Wiktorią Sianów, pierwszym zespołem. Wniosły się na wyżyny swoich możliwości i wreszcie posłuchały trenera i zrealizowały plan taktyczny i zagrały tak, jak powinny grać każdy mecz. Po raz drugi zostałam wybrana do zespołu gwiazd. Jestem dumna z siebie, że im poszło tak dobrze i akurat mnie to wybrali. Po raz pierwszy gramy w drugiej lidze. Jesteśmy Beniaminkiem, zajmujemy 5 miejsce w tabeli, także jest to środek. No, na pewno jesteśmy z siebie bardzo zadowolone, ponieważ mecze nie były łatwe. Są drużyny lepsze, bardziej doświadczone od nas, ale my też na ich tle nie wypadamy źle, walczymy i na pewno jest to spore doświadczenie dla nas. Mamy tutaj świetny obiekt do trenowania, zarówno jak i do rozgrywania meczy. Mamy bardzo szeroką publiczność, która bardzo nas motywuje do działania. Cała drużyna bardzo się wspiera. No i mamy dobrego trenera, który jest z nami cały czas i pomaga nam to wszystko przetrwać, a przy okazji oczywiście świetnie się przy tym bawimy, bo to jest jak gdyby taki główny cel tego, co robimy, tak? Dobra zabawa. No ale cały czas udowadniamy sobie, że potrafimy więcej i cały czas się staramy. Gramy swoje po prostu. Jest drugie. Grodzisk jest to nasze sportowe. Grodzisk Wielkopolski. Thank you.
miejsce, bo decyzja zaczęła w meczu. Może nie wszyscy, może ktoś podsadzi pana Burmistrz. Dziękuję bardzo. Drugie miejsce w kategorii seniorów zajęły głos.